Ostatnią aktualizację Pokémon Go Niantic kazał sobie czekać troszkę dłużej. Myślę, że to jest jak najbardziej pozytywny zabieg. Oczywiście paczki są teraz dużo większe, zawierają dużo więcej funkcjonalności. Mi się to podoba. Ostatnie, jakby wcześniejsze patche były dość niewielkie. Człowiek na nie czekał, a potem się rozczarowywał, zobacząc, co jest w środku. Oczywiście, tak jak poprzednie wersje Pokémon Go, w tym wypadku należy po prostu ściągnąć aplikację, zainstalować ją i otworzyć. Na niektórych telefonach może być pewien problem z odpaleniem gry. No ja niestety z tym nic nie mogę pomóc, nie mam takich problemów i w związku z tym nie wiem, jak to rozwiązać. Myślę, że przynajmniej u części z Was ta aplikacja powinna działać jak należy. Oczywiście w necie jest mnóstwo poradników, jak rozwiązać pewne problemy. Nie chciałbym po prostu Was wprowadzić w błąd. Naprawdę każdy przypadek jest tutaj w tym wypadku dość indywidualny. Nie wiem, co macie zainstalowane na swoich telefonach, więc no musicie sobie w jakiś sposób sami poradzić. Oczywiście mogę Wam powysyłać pewne linki. No, rozmawiałem z kilkoma osobami na ten temat. No nie ma jednego dobrego rozwiązania w tym wypadku. No, jest ogólnie cel takich działań Niantic jest taki, aby po prostu pomagać nam, aby walczyć z hakami, z botami, z ludźmi, którzy po prostu w nieuczciwy sposób korzystają z aplikacji. Natomiast no oczywiście na tym tracą też niektórzy gracze, tacy jak na przykład wy tutaj, którzy po prostu chcą sobie zainstalować Pokémon Go na starszym telefonie, a po prostu z jakichś dziwnych blokad Niantic tego nie mogą zrobić. No nic, życzę Wam powodzenia. Mam nadzieję, że u części z Was będzie to działało. Zostawcie oczywiście łapkę. No i dzięki za oglądanie. Trzymajcie się.